Hej, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku South Park. Ulepszenie dostępne, ja nie pamiętam, czy kurde, robiłem tutaj coś, czy ulepszałem naszą postać. Jeśli nie, to teraz to zrobimy, ale nie, chyba tego nie robiłem. Tak więc teraz napaść z pobiciem rozwijamy, a dodatki, jeszcze dwóch znajomych, proszę bardzo. Tak więc jest dobrze, tak więc w ostatnim odcinku, o co to jest za osiągnięcie, mistrzostwo w czym? Blokowałeś wszystkie ulepszenia jednej zdolności. Dobra. Czyli mamy atak na szkołę. Atak, musimy odebrać nasz kijek prawdy, czyli główną tutaj część tej gry. No i no to co, lecimy. Tam nie da się przejść i raczej nic się nie da z tym zrobić. Nowa wiadomość od Cartmana, którą właśnie przeczytamy. Komandorze Dekiel, nadal jesteśmy tu zablokowani. Zezwalam na użycie śmiertelnej siły. Obejść barykadę. Dobra. O, sonda. Tutaj trzeba będzie bączka puścić na naszych towarzyszy. Ej, co jest? Aha. Ej, no co jest? Przecież... Nie da rady czegoś takiego tutaj. Aha, bo wiatraczek działa. Dobra, kumam. Dobra, teraz magia zadziała. Pięknie. O, proszę. Okej, mam jakiegoś szczura. No zobaczmy tą piłkę, tą piłką wielkiego szczura. Nie, 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 dawaj wspaniały miecz woja w niego. Pięknie! Ależ! Ale grubo, 1149 punktów zdrowia naszego głównego bohatera, no grubo. To Butters też go niszczysz teraz. Pięknie, ależ są silni! Albo może powiedzmy inaczej, no szczury są słabe. Więc teraz jednym atakiem, boom, 566, załatwiony, prawie bez straty życia. Dobra, gdzie my to wyszliśmy? Dobra, nie to, strzał. Pięknie. Przeszliśmy na drugą stronę, czyli chyba trzeba było tutaj przejść. O, sondę właśnie, jeszcze raz użyjmy, bo tam coś widzę. Co to? Naszywka ze śnieżką. No dobra. I możemy schodzić na dół, tutaj nic więcej już nie ma. Ładnie, bez walki nam się... Ale nie chciałem tutaj, ej, zaraz, spokojnie, zaraz tam wejdę. Okej, tutaj jeszcze szafka, gotówka, miksturka leczenia, jak zawsze się przyda, zobaczymy. Dobra, nic tutaj dalej nie ma, wszystko zablokowane i jesteśmy z naszą ekipą dalej. Green goo, it was everywhere. It changed the other hallway monitors. Serves you right for being a patsy-ass hallway monitor in the first place. Something in the goo. It... Ginger Hagenhausen! Somehow that green goo makes ginger hallway monitors even lamer! Dobra, uciekamy, nie? Walka jest, walka z... Ależ ma młot. Nazi zombiak komendant. O kurwa, będzie ciężka walka. Ten ma już trzy... osłony, ten też. Pięknie, ale tylko jeden. 169 punktów pancerza. Dobra, walimy najpierw tych z pancerzem. Pięknie. Teraz już go można normalnie walić, a młot Buttersa poleci w komendanta. Chociaż mogę umiejętności użyć. 317 i słabe. Nie działa to dobrze na niego. Aj, niestety dotyk Rudzielca nie udało mi się tego zablokować. Pięknie. Tym razem zablokowane. O,
Butters jest już troszeczkę ranny. No użyjmy zdolności właśnie, napaść z pobiciem najlepsza, tak więc użyjmy na najlepszym nazi zombiaku. Aj, za późno. Za późno, spóźniłem się niestety. Butters teraz wskaziciela. Aj, mogłem go uleczyć, kurde, patrz, nie myślę. Pięknie, ale tylko jeden. Dobry pancerz mają. Aj, dostaliśmy i już skończy. Aj, niestety Butters spadł, ale już go uzdrowimy. Możemy tutaj przywołania użyć rzemiennego batu. Przywołuje pana niewolnika, aby pochłonął jednego przeciwnika, całkowicie eliminując go z walki. Dobra, to sobie zostawimy na kogoś mocniejszego, ale teraz uleczmy naszego koleżkę. Nie wiem, ale ciemniej, jakoś ciemniej tutaj się w grze zrobiło. A może to dlatego, że przed chwilą nagrywałem Elder Scrolls. Dobra, dawaj w tego. Pięknie, już nie masz tarczy. A ty użyjesz swojej zdolności i swojego młotu burzy właśnie. Pięknie! Ale grubo. To był bardzo dobry pomysł, aby tak zrobić. Ugryzienie. Pięknie, obroniliśmy się. No i dawaj w tego. 447, bardzo dobrze i atak aktywny. A ty skończysz tutaj tego wskaziciela. Pięknie. Uwaga, atak, przygotujmy się. Pięknie, obroniony. Ten ma krwawienie. To teraz zdolności użyjemy pipy. Aż zobaczysz czerwień. No to czekamy na czerwień. Znowu nie było żadnej czerwieni. To ja nie kumam tego. 759, tyle zdrowia zostało naszemu komendantowi, którego trzeba pokonać. Odrodzenie zombiaków! Ale lipa. I to całkowicie się odrodził ze wszystkimi punktami życia. Ten uleczył sobie 1000, ale lipa. Dobra, to teraz tak, uleczmy Buttersa. A Butters uleczy naszego bohatera. Dawaj, kończymy skaziciela. A jednak nie. Jeszcze trochę zostało, ale Butters właśnie to zrobi. Teraz uleczysz nam komandora. Pięknie. No ale teraz, że... Dobra, już nie wstanie. Pięknie, wszystko zablokowane. Traci życie, komendant. Pięknie, pięknie, pięknie. Prawie 700 życia mu zabraliśmy. Dobra, jeszcze raz i pada. Pięknie, obronione. No i teraz go już kończymy. Dobra, czyli już mamy? Kijek prawdy? Nie, to chyba nie. Święty gromiący młot, proszę bardzo, nowa broń. Od Algora wszystko usuwam. Przyklęte elfy dalej nas blokują. Jestem tu tylko po to, aby powiedzieć ludziom, jak bardzo to drętwo. Właśnie, nowa broń. Młot, święty gromiący młot, ale jest słabszy, ale daje też 100 czegoś. Obniża obronę przeciwnika przy idealnym ataku. Nie, 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 zostawiamy sobie nasz miecz. A topór przecież jest, no tak. O kurwa. Przecież jaki my tu topór mamy? Zobaczę w ogóle, czy tutaj coś jeszcze przegapiłem. Nie, to wszystko trzeba będzie posprzedawać. O, funkcjonariusza, 10 punktów. Aha, ale dobra, dobra, dobra. Już kumam, co ja robiłem, pamiętam. Pozbierajmy to, co tutaj było. Opaska nazi zombiaka. No i tyle. Dobra, możemy iść dalej. Tutaj jest ta właśnie maź. Pewnie będzie wielu zombiaków tutaj. Dobra, nie, nic tutaj się nie da. Inhalt!
Czemu nie mogę? Co się dzieje? A, no nie wiem, dobra. Schodzimy na dół. Tak, teraz można uszkodzić tą rurę. Dobrze. Nie dotykaj tego, Butters! Co on odpierdala? O nie! Czemu ja to wyłączyłem? Aj, walka! Dobra, no niestety, można było ich się pozbyć, bez walki niestety nie udało mi się. To trzeba z nimi walczyć. Mamy lepszy młot. Lepiej się będę bronił, będę wiedział na co, czego można się spodziewać, ależ tutaj za 250 wypierdolił nam. Dobra, no to najpierw tego. Okej, spowolniony został, a teraz młotem właśnie w ciebie spowolnionego. 169 punktów pancerza i ja nie widzę w ogóle tego pancerza na mnie. No ale dobra. A i znowu ten drugi atak. Aj, niestety padł nam. Dobra, przywołamy kolegę. Mikstura odrodzenia. I znowu ma 3 punkty pancerza, no skurwysyn. Pięknie, jeszcze raz spowolniony i teraz Butters, no dawaj. 293, tak więc jeszcze raz i padnie. Ale żeby Butters na mnie padł, no. Ugryzienie. I jeszcze jeden atak. A nie, nie będzie ataku. Dobra, teraz w zatruwacza. Zobaczmy ten młot. Bardzo źle, bardzo źle, bo ma dużo punktów pancerza, a ja tego nie wziąłem pod uwagę. Dobra, no nic, zobaczymy. Zobaczymy jeszcze raz. To niestety Butter znowu nam padł. I znowu go trzeba będzie odradzać. Dobra, wstawaj Butters. No i młotem, i teraz mocnym atakiem. 352, pięknie. No i Butters go chyba dokończy. Chociaż chyba może troszkę braknąć. Tak jest, niestety. Aj, jest, pięknie, dwa razy obroniony, ale nie idealnie. I piłką do kosza teraz. Patrz, nie zdążyłem, kurwa, ależ beznadziejnie. Dobra, ale został nam tylko jeden zatruwacz. Piłką po dupie dostał. Dawaj toporem, to jest topór. 352, tyle samo. No i Butters też nie uda się teraz dokończyć go, ale następna tura i jesteśmy w domu. Dobra. Serowe chrupki, no nie gadaj, 410, ale dobra, pokonamy go w tych dwóch turach. No, tak jest. Pięknie! Który w ogóle mamy poziom postaci, bym chciał zobaczyć? 9, już prawie 10 poziom. Tak więc bardzo dobrze nam idzie. O, mamy nową szatę. Szata nekromanty. Co to daje? 15 punktów pancerza, no to mniej i zwiększa siłę obrony po zaatakowaniu zombie. Dobra, to to się przyda teraz. Dobra, nie wiem co zrobiłem. Okej. A, możemy tutaj iść w kilka różnych miejscach, więc najpierw zobaczmy, co tutaj w tym pokoju się dzieje. Boiler room. Gotówka. Coś tu jeszcze ciekawego. Chyba nie. To taki po prostu pokój. Złamana rękojeść. Tutaj też nic się nie da wcisnąć. Dobra, nie, wychodzimy stąd. Ale zajebisty ten topór ma, naprawdę podoba mi się.
Dobra, tutaj mamy walizkę, etykieta baterii, gotówka, dwójak. O proszę, to już dużo hajsu dostajemy. Tak, poziom prawie 10. No i dobra, wracamy do szkoły. New kid, you don't want to be on the wrong side of this when Wizard Badass's army falls. Think about what you're doing. Dobra, tędy też nie da się przejść. Tutaj też się nie da. Piłka. A chociaż. Mamy mały medalion, ale za bardzo nic to nie dało. Dobra, tam dwóch elfów się chyba naparza, chociaż nie, tam jest jeden z naszych. Dobra, stamtąd przyszliśmy, tutaj jeszcze, dobra, tutaj było. Wszystko bierzemy. No i idziemy w jedyne możliwe drzwi. I co teraz? O proszę! Otwórz środkowe drzwi do holu. Dobra, ale ich można jakoś pokonać. O, właśnie. Ajajaj. A strzelają do nas. A my możemy... Nie, nie można tego wykorzystać. Dobra. Dawaj go tam. Okej, jak ja mam tu przejść? Czyli pewnie użyć tego trzeba. Tego właśnie, co on... Dobra, dawaj. A on we mnie to celuje. Kurwa mać. No nie udało się. Nie, to chyba nie to ja muszę tutaj zrobić. Co? A, dobra, już widzę. Sonda. Mamy sondę. Najpierw sobie pójdziemy tutaj do góry. Miksturki nowe. Co tutaj można zrobić? Aha, dobra. Aha! Dobrze zrobiliśmy? Kurwa. O, dobra, jest. Jest dobrze. Pięknie. Jest bardzo mało życia, ale walczymy. Trzeba tutaj ich pokonać z bardzo małą ilością życia, ale zaraz Butters nam tutaj uleczy naszego ziomka. No dobra, znowu ma jebany tarczę. Butters, dawaj, leczniczy dotyk i już wszystko wróci do normy. I teraz Butters swoją zdolność użyjesz. Młot burzy. Aha. To spróbujmy profesora Chaosa. Na wszystkich. Dobra, dawaj. Można to ominąć jakoś? Dobra, i co tym razem uda nam się trafić? Co to jest? Leczniczy dotyk. Wysysanie życia. Proszę bardzo. No, fajne. O Jezus. Riposta. Patrz, wszystko im wchodzi. Opóźniony troszeczkę jestem. Dobra, topór w elfiego obrońcę. Pięknie. Spowolniony został. I Butters również w obrońcę. Pięknie. Jeszcze dwie tury. No może trzy. I wszystko będzie jasne. Trzy ataki, trzy dobre ataki. Teraz elfiego obrońcę zabijemy. Okej, został tylko jeden, ten ma ripostę, czyli w niego trzeba strzelać. Nie mamy tutaj nic. No riposta będzie. No to zamienimy się z Kenem. On potrafi strzelać. Zobaczymy, czy on się troszeczkę wzmocnił. Pięknie, tym razem wszystko zablokowane. 395, no i Butters by go chyba tutaj rozwalił. Zobaczymy, jak to będzie. A, ma całą pipę.
do siada magicznego jednorożca i tratuje wrogów. Dobra. Dobra, udało się strząsnąć. Fala przeciwników na wszystkich. No i wygraliśmy. Kolejne 60 punktów doświadczenia. Jeszcze tamten uciekł. Dobra, teraz możemy się porozglądać. Oj, Cartman przyszedł. Dobra, najpierw tylko pozbieram. Czyli ja mam teraz dosiąść do katapulty. Use your magic to open the front door. Jaką magię? Aha, te drzwi. Dobra, jest. Weszli wszyscy? Dobra, pięknie, to jesteśmy gotowi na walkę. A ulepszenie dostępne, mamy nowy poziom. Nie będę nic tutaj czytał tego Algora. Zdolność napaść z pobiciem jest ulepszona na maksa. Poziom 11 na tupnięcie. No to... Zbyka. Po idealnej szarży możesz wyprowadzić cios kolczastym hełmem, który wywoła krwawienie. Zajebiste. No dobra. Tu chyba wszystko zrobiliśmy. To sala czwartoklasistów teraz, czyli chyba jeszcze mocniejsi przeciwnicy będą przed nami. A, czyli to jest ziomek, którego mieliśmy jako przyjaciela. Stan. O kurwa! 5148 życia i pies. Jeszcze pozycja riposty. Dobra, atakujemy go piłką. Ten ma 1100 życia, jego pies. Dobra. Za mało many, co ty pierdolisz? Oczarowanie. O, może oczarujemy Stana. Cyce. Atak nieaktywny. Dobra, ale na następną turę zamieniasz się właśnie z Buttersem. Butters, zapraszam. No i zobaczymy, jak silny. 413. O Jezus, zerżnął nas pies. A Stan? Prawie się obroniłem. Ten ma dalej ripostę, czyli piłka do kosza. Aha, X lub Y, dobra. Pięknie. Ależ grubo, 600, prawie 700. Dobra, sparki skończony. Tak więc teraz został nam tylko Stan. O! Jezus! Co to był za atak? Ja pierdolę. Dobra, dawaj go teraz naszym dużym młotem. 239, no bardzo mało zadałeś. To teraz zdolność i... No dawaj, profesora chaosa. Trzeba korzystać z tych dobrych umiejętności. A szczególnie na takiego bossa, jakim jest Stan. I młot sprawiedliwości, chaosu znaczy. Ale tylko 230, ponieważ jest odporny i się jeszcze zdenerwował. O kurwa. Dobra, teraz leczymy Buttersa. Dużą miksturą leczącą. Pięknie. Atak. 239. No trzeba go będzie rozwalić. I teraz młotem Buttersa, bo ma tylko 4 punkty pipy. Butters. Pięknie! 410. No, to był dobry strzał. Teraz ty użyjesz swojej zdolności. A już jest tupnięcie, proszę bardzo. Zaatakuj wrogów śmiercionośnym obszarowym podskokiem, który rani wszystkich wokół. Przy idealnym wykonaniu zadaje więcej obrażeń, czyli to jest na wielu przeciwników. Ale ja tutaj chciałem właśnie kopalnia jaj. Aj, tylko raz. Dobra, no niestety nie udało się ogłuszyć go, ale spróbujemy jeszcze raz. 363, dobrze. Pięknie, prawie wszystko obronione. No i znowu uleczymy Buttersa. A Butters uleczy naszego koleżkę i będziemy mieli sporą przewagę, myślę. Dobra, jeszcze raz zdolności użyjemy.
Dawaj, pipa, bo trzeba obniżyć jego wartość pancerza, czyli jak będzie start chyba, a nie czerwień. Za wcześnie jednak. Za wcześnie. Aj, miałeś uleczyć, aj, dobra. Mam jeszcze jedną okazję na atak. Aj, tylko jeden punkt zabraliśmy mu do masakra. Dobra, teraz go uleczysz. Pięknie. No i młotem to na razie tylko Butters rani nam Stana. Ale 402, ale robi to na tyle dobrze. Pięknie. Nie idealnie, ale dobrze. Okej, okay, teraz by się pasowało trochę many dostać. Mikstura many właśnie. Dopalać many i teraz spróbujemy spierdnięciem go zaatakować. Pięknie, 336. Tak trzeba będzie robić, a Butters normalnie młotem go jedzie. Pięknie, no jeszcze z 3-4 tury i myślę, że będzie sprawa załatwiona. Pięknie, jeszcze 1500 niecałe. Doskonale, tylko 1000 zostało życia. Pięknie, 245, to już cię leczymy, Butters. Doskonale, no i kolejny pierd w stronę Stana. Pięknie, 336, no jeszcze dwie tury. Znaczy po tej jeszcze jedna i koniec. Pięknie, jeden tylko strzał teraz wystarczy. Silnym atakiem, a jednak nie, ale Butters tutaj dokończy dzieła. No i pięknie, Stan jako pierwszy boss polegnie. Dobra, 111 punktów doświadczenia, mamy nowy miecz. Sieczący miecz strażnika, zobaczmy. Słabszy, dużo słabszy. No, czy tak dużo słabszy, to nie wiem, ale ten topór jest nie do wyjebania po prostu. Bierzemy wszystko, co tutaj jest możliwe do wzięcia. Tam się nic już nie dzieje. Dobra, dobra. Czyli tutaj u góry, ostatnim razem tutaj było zablokowane wejście, a teraz zobaczymy, co się dzieje u góry. Co tutaj? Musimy im pomóc, tak? Dobra, już pomagamy naszym koleżkom. No piłką do kosza teraz zaatakuje, bo to kilku na raz. Aha, no dobra, dawaj w elfiego osiłka. Pięknie i cały pancerz zabrało elfiemu obrońcy. Tak więc dawaj. 409, ale też jacyś potężni tutaj są przeciwnicy. Trzeba uważać. Ale... ten ma ripostę. Kurwa mać, no. No i pięknie. Dawaj, tupnięcie. Dociśnij, aby podskoczyć na następnie w najbliższym. Dobra. Aj, za późno. Aj, niestety, ale dobra. Każdy dostał po trochę. To może teraz Butters skorzysta ze swojej umiejętności profesora chaosu. Co teraz? Przydałby się to, co wszystkich atakuje. Jest, właśnie chyba to burza chaosu. Ale pięknie. Pięknie zablokował Butters, furia elfów. Atak aktywny i przyspieszenie. Tylko jeden z trzech zablokowany, ale już cię leczymy. Mamy sporo tych mikstur leczenia, tak więc nie ma problemu. Ten ma odbicie. No to w tego. Ale beznadziejnie. Kurde, nie zwróciłem uwagi, że to przecież tak trzeba go atakować. Dobra, osiłka, ale on ma ripostę. Co ja zrobiłem? Dobra. Fantastyczny blok.
Pięknie. Zaraz elfiego osiłka na bank się pozbędziemy. ...363, ładnie. I osiłek już cię tu nie ma. Pięknie, 470, opuszcza plac boju. A tutaj jeszcze raz z pierdnięciem, dawaj go. Królu, z koroną przecież w końcu. Butters, no, dawaj. Ale jeszcze jedna tura będzie potrzebna. Tak jest, 172 punkty zdrowia mu zostało. I osłonę sobie jeszcze, patrz, chuja, pancerz razy dwa. Czyli my go teraz ładnie tutaj zniszczymy, mu ten pancerz, a Butters go dokończy. Dobra. Czyli uratowaliśmy tam naszych ziomków. Wszystkich chyba. Ale dobra, w tym odcinku, znaczy w tym momencie kończę ten odcinek. Uratowaliśmy ich i zobaczymy, jak dalej pójdzie nam tutaj walka o kijek prawdy. Tak więc dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku South Park.